Przechodzimy zatem do zaopiniowania tej uchwały. Kto jest za? 4 za. Kto jest przeciw? 1 przeciw. I wszystko. 1 niegłosujący. Przepraszam, ale nie nagrało się to pani. Ale pani zapisała, tak? Pani. Sześć. Nie, on nie jest. Czyli cztery za, 1 przeciw, 2 nie głosowało. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości położonej przy Piłsudskiego. Bardzo proszę, pan Piotr. Szanowni państwo, przedmiotowa uchwała dotyczy również wyrażenia zgody na ustanowienie służebności. Na działce gminnej zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego ta działka mieści się w ramach nieruchomości, na której zlokalizowana jest willa Kaprys. Właściciel działki sąsiedniej zwrócił nas z wnioskiem z prośbą o możliwość wyrażenia zgody poprowadzenia przez naszą działkę wodociągu oraz kanalizacji. Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z milanowskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji jest to jedyna możliwość doprowadzenia tych dwóch mediów, w związku z czym inwestor pozyskał również zgodę z powiatowego zarządu dróg na lokalizację urządzenia w pasie drogowym. Mając te wszystkie dokumenty i mając jedną możliwość podłączenia się w ten sposób, zaproponowaliśmy państwu możliwość obciążenia tej służebności celem budowy tych dwóch urządzeń, budowy utrzymania. Oczywiście służebność byłaby odpłatna. Rzeczoznawca majątkowy wycenił dwie wartości standardowo. Wartość szkody powstałej to jest kwota jednorazowa 2400 zł oraz odszkodowanie roczne z tego tytułu 163 zł, czyli to mniej więcej taki pułap cenowy. To wszystko, dziękuję. Pytanie, proszę. Bliżej mi określić, bo ja nie mogę tego zlokalizować. Gdzie jest ta willa? Gdzie ta nieruchomość jest na Piłsudskiego? Znaczy, w którym miejscu? Media byłyby doprowadzone do nieruchomości. Znaczy chodzi pani konkretnie o działkę, tak? Tak, w którym miejscu to jest? Nie, ja to sobie wyobrażam. Znaczy nie, willa Kaprys, nie, ja zasugerowałem. Znaczy w tej chwili się pogubię, już nie wiem, co mam powiedzieć. Chodzi o lokalizację, gdzie jest ta lokalizacja? Gdzie jest lokalizacja? Okej, mniej więcej przy skrzyżowaniu Warszawskiej i Piłsudskiego, jak jest dom piekarskiego tak zwany, obok niego stoi willa Kaprys. Jest to willa, przy której mamy, w ramach której posesji mamy jako gmina nieruchomość, a przedmiotowe urządzenia infrastruktury technicznej dotyczyłyby budynków, w którym w tej chwili znajduje się sklep chyba taki ogólnospożywczy i całodobowy przy Piłsudskiego. To jest działka 8/5. Na mapie, ona jest oznaczona. I na pewno nazwa tej willi jest Kaprys? Bo mnie się tak jakoś w innym miejscu ta willa Kaprys kojarzy. Znaczy... Kaprys jest gdzie indziej położony, jest przepięknym obiektem. Ale to nie tam. Czy ja mylę nazwę w takim razie? Może dwa Kaprysy są. No bo mnie się też tak gdzie indziej kieruje na ten Kaprys. Tak, mówimy o tej. Może ja w tej chwili pomyliłem nazwę, już zgubiłem się, znam szczerze. Obok tam jest. Wydaje mi się, że taka nazwa jest. To jest biały domek. Na dole jest sklep. No właśnie, myślę, że to na mapie byłoby. Ta nazwa mnie zmyliła. Urządzenia doprowadzone byłyby do budynku tego tak zwanego białego domku, budynku handlowego, tam sklep się znajduje w nim. To jest budynek, który nie ma w tej chwili kanalizacji, wodociągu i do niego byłyby doprowadzone urządzenia. Poprzez działkę gminną, która ta działka, nasza działka, znajduje się w ramach posesji tej willi zabytkowej, już nie będę używał nazwy, bo być może w tej chwili ją pomyliłem, rzeczywiście, nie wiem, zweryfikuję. Dobrze, czy jeszcze są jakieś pytania?
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią? Jednogłośnie. 5 za. Kworum mamy, więc. Kolejny punkt. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Milanówku u zbiegu ulic Piłsudskiego i Warszawskiej. Bardzo to proszę. To było omawiane w trakcie budżetu. Dotyczy to ulicy Warszawskiej, aha, a tak no zwanego tak. skwerku przed pocztą. Aha, omawialiśmy no to tak. bardzo dokładnie. Jeżeli jeszcze jakieś... A, no tak, no, 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 jasne. Czyli myślę, że przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią? Ja muszę dodać. Dobrze, czyli 5 za. Sprawy różne, ostatni punkt. I bardzo proszę, pani Ania wystartowała jako jeszcze, pierwsza. Jeszcze. Wniosek, czwórkę, wniosek o opinię. Dobra. Tak. No bardzo przepraszam, nie mam czegoś takiego. Masz. Ale chwileczkę, no ja nie mam, ja mówię, że ja nie mam, tak? Tego na u siebie w swoich materiałach. Ale miał za to inny punkt. Miałem za to inny punkt. Nie czytaj. Aha, dobrze. Wniosek o opinię w sprawie udzielenia ulgi polegającej na umorzeniu należności pieniężnych przypadających zakładowi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w kwocie 28 224,60 groszy. Bardzo proszę. Odpowiedź. Proszę Państwa, zgodnie z paragrafem 6 ustęp 1 uchwały nr 452 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i tak dalej. To jest długi tytuł, więc nie będę czytała. Do udzielania ulg uprawniony jest burmistrz miasta Milanówka, z tym, że umarzanie należności pieniężnych od 25 tysięcy do 50 tysięcy złotych następuje po uzyskaniu opinii komisji właściwej do spraw budżetu. W tym przypadku jest taka sytuacja, że zmarły pozostawił dług w kwocie 28 224 zł i 60 groszy. Nie można było tej należności ściągnąć w drodze postępowania sądowego i komorniczego, bo zmarły utrzymywał się tylko z zasiłków otrzymywanych z pomocy społecznej. Spadkobiercy odrzucili spadek. Także zachodzą tutaj wszelkie przesłanki do tego, żeby tą należność umorzyć. Pytania może do tego tematu? Czy wszyscy spadkobiercy odrzucili, czy jest jeszcze jakiś spadkobierca, który nie wie o spadku, a jakie są powody, dla których nie może być on zawiadomiony, albo żeby się wypowiedział w kwestii tego spadku? Spadku z tego, co ustaliliśmy, nie odrzuciła jedynie siostra zmarłego mieszkająca w Australii. Także podejrzewam, że próby nawiązania z nią kontaktu, nie mamy adresu jakiejkolwiek korespondencji, ewentualnie wyegzekwowania tej należności mogą przekroczyć kwotę tego zadłużenia, tego zobowiązania. A ja chciałam zapytać, no żebyśmy potem nie mieli kłopotu. Bo tak miasto zapłaci, a pani spadkobierczyni się znajdzie i będzie miała prawo do spadku bez tej kwoty zadłużenia. Co na ten temat mówi prawnik urzędu? Czy kwoty szukania tej spadkobierczyni w Australii rzeczywiście byłyby dużo większe? Tu nie mam podpisu prawnika, byłyby dużo większe niż ta całkowita kwota zadłużenia,
opiewająca na 28 224 zł i 60 groszy. No na to pytanie powinien odpowiedzieć pani dyrektor zakładu gospodarki, bo ma swojego prawnika, więc na pewno to analizowała. Do wniosku dołączona była opinia prawna radcy prawnego, natomiast zmarły nie pozostawił w zasadzie żadnego majątku. Był to człowiek ubogi, utrzymujący się z pomocy społecznej, gdzie ta osoba, ta siostra zmarłego mogłaby się o cokolwiek tutaj upominać. Opinia była państwu dołączona. Opinia z 23 września 2015 roku. W sprawie możliwości umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających gminie Milanówek od nieżyjącego, i tutaj jest imię i nazwisko. No dobrze, widzę, że są radni chętni, którzy chcą pojechać do Australii i załatwić tą sprawę. To będzie korzystne, jak pojadą. Pytanie, czy wrócą? Możemy wyznaczyć jakąś grupę, która tam... Gwarancję, że ta pani zapłaci ten dług, to możemy kupić bilet i jechać. No to ja, jakbym miała taką gwarancję, że zapłaci, to zdaje się, żeby na pewno tego nie zrobiła. Bo mieszkanie jest pewnie warte niewiele więcej dla pani w Australii mieszkającej. To były żarty, oczywiście. Jest własnością komunalną. No właśnie, dlatego mówię, że mieszkanie jest niewiele warte dla pani mieszkającej w Australii, bo ona i tak z tym mieszkaniem nic nie mogłaby zrobić. I nikt, kto ma spadek w długach, nie upomina się o to. My jesteśmy ostatnią instancją i niestety wyjścia nie mamy. Ja mam tylko pytanie, dlaczego wcześniej, czy nie było sposobu w latach wcześniejszych do egzekwowania długu. Dlaczego aż ten dług aż taki tak wysoko narósł? Już odpowiadam. W 2008, znaczy było postępowanie sądowe. Sąd wydał nakaz zapłaty. Z tym nakazem zapłaty zwróciliśmy się do komornika. To był nakaz zapłaty na kwotę 2000, kiedy dług był jeszcze mały, czyli 2571 zł i 94 grosze. Zwróciliśmy się do komornika o wyegzekwowanie tego długu. Natomiast komornik 31 grudnia 2008 roku wydał postanowienie, w którym postanowił umorzyć wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Od 2001 roku zmarły pobierał zasiłki z Ośrodka Pomocy Społecznej. Te świadczenia nie podlegają zajęciom przez komornika. Dobrze, ja myślę, przejdźmy już do głosowania w sprawach różnych. Kto jest za pozytywną opinią dotyczącą tej uchwały? 4 za, 1 wstrzymująca się. Ja. Ja jadę do... Dobrze, przechodzimy do ostatniego punktu. Sprawy różne. Nie, pani Ania była pierwsza. A ja drugi. Bardzo proszę. To ja mam dwa pytania. W związku z tym, że pan przewodniczący nie pozwolił mi zadać pytania w momencie omawiania uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. Tu jest jednym z dochodów, który może być gromadzony, są dochody z czynszu, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. I mam pytanie, czy rozumiem, że dyrektorzy szkół będą teraz decydować o tym, komu i co wynajmą. Czy mogą wynająć powierzchnię, jeżeli takową będą posiadali, komukolwiek, na cokolwiek, że tak powiem, czy coś to reguluje, czy mogą, czy ktoś tam może prowadzić jakąś działalność gospodarczą pod warunkiem, no zakładając, że szkoła ma miejsce na to. To jest pierwsze pytanie, a zadam drugie może od razu pani burmistrz. Czy istnieje możliwość wyrównania dróg doprowadzających do cmentarza, tych gruntowych, tak jak ulica Grodeckiego, tam nie wiem, Wojska Polskiego na tym odcinku nieutwardzonym przed Wszystkimi Świętymi, bo deszcze niestety spowodowały, zresztą nie tylko deszcze, no tam sukcesywnie od wiosny już się... No Kraszewskiego tak, no generalnie te drogi, które chociażby, które prowadzą do cmentarza i to jest na... Tyle z mojej strony. Już na drugie pytanie burmistrz zanotował sobie wniosek, bo rozumiem, że był to wniosek, a nie pytanie.
A jeśli chodzi o pierwsze, no właśnie, nie pozwolono odpowiedzieć od razu i teraz się będę zastanawiała, o co było pytanie. Już wiem, sale, znaczy generalnie powierzchnia. No tak, jeżeli zaczniemy się zastanawiać, na jakie cele może wynająć szkoła, na wszystkie zgodne z prawem, tak mogę odpowiedzieć. Czy może prowadzić działalność gospodarczą? Wynajmowane są powierzchnie na sklepiki. Sklepik to działalność gospodarcza. Więc czy w takiej formie, czy w takiej, szkoły do tej pory wynajmowały tam, gdzie były sklepiki. Na pewno działalność komercyjna związana ze sprzedażą alkoholu jest niemożliwa. To wynika z ustawy. Szkoda? No ale to wynika z ustawy. Nie przychodzi mi do głowy inna, chociaż pewnie jest parę innych koncesjonowanych działalności, w których w szkołach się po prostu nie wynajmuje. Natomiast generalnie nie ma żadnego problemu, żeby szkoły na różne cele jednorazowe czy wielorazowe wynajmowały sobie sale. Wynajmują na spotkania z mieszkańcami, wynajmują na spotkania jakieś komercyjne, wynajmują na spotkania polityczne. Jesteśmy przed wyborami i parlamentarnymi i w szkołach też są wynajmowane sale na spotkania z jakimiś działaczami politycznymi. Były, są i pewnie będą. Wynajmują na różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe. No na tego typu rzeczy na pewno tak. Pozostaje tylko i wyłącznie w gestii dyrektora, tak? Czy już w tym momencie burmistrz nic do tego nie ma? Czy zawsze tak było, zawsze że tak było, dyrektor że... decydował o tym? Po to jest dyrektor, żeby w pewnym sensie odpowiadał za to, czym zarządza. Ta uchwała ma spowodować, żeby dyrektorzy jeszcze bardziej poczuli się gospodarzami na swoim terenie. I to jest podstawowa kwestia, dlatego że w tej chwili rzeczywiście wynajmowali różnego rodzaju powierzchnie i odprowadzali to do budżetu, tak? Panie Przewodniczący, ja chciałam zapytać Państwa burmistrzów, Panią Burmistrz albo Pana Burmistrza, czy sprawa parafiady, ich należności, oni się upominali o znaczną sumę pieniędzy za wypoczynek letni dzieci z naszej gminy. Wiem, że przez wiele miesięcy ta sprawa nie została uregulowana. Czy mają Państwo wiedzę na ten temat, czy już parafiada otrzymała swoje pieniądze? Wyjechało 60 dzieci. Koszt od każdego dziecka to było 700 zł, no więc to czyni całkiem pokaźną sumę 42 tysięcy zł. Czy parafiada otrzymała swoje pieniądze? Pani radna, na dzień dzisiejszy parafiada jeszcze pieniędzy nie otrzymała, ale jesteśmy w trakcie załatwiania sprawy i myślę, że niezwłocznie, tylko nie jestem w stanie pani powiedzieć, czy to będzie dzisiaj, czy jutro, ale niezwłocznie należności otrzyma. Ta wiadomość ale dotarła. Ale pan sekretarz ma wiedzę na ten temat? Mam wiedzę, posiadłem ją pod koniec zeszłego tygodnia. I wie pan, jakie są powody opóźnienia z opłaty? Nie wiem, czy mamy powody te same. No to pewnie wymienimy uwagi. Ja cały czas proszę panią burmistrz o to, żeby była jednak kontrola nad nowo, już nie nowo, już powinien wejść w swoje obowiązki powołanym pełnomocnikiem, który czasami zapomina o tym, co do niego należy. I no nie chciałabym, żeby do radnych, a myślę, że do państwa też takie głosy dochodzą, że ktoś nie miał zapłacone z jakiegoś tytułu i czeka na pieniądze. Poza tym chcę też, żeby państwo zwrócili uwagę, czy pracownicy zatrudniani prawdopodobnie na umowy zlecenie, z niektórymi trzeba było przedłużyć umowę, pracujący w punkcie konsultacyjnym też mieli na czas te swoje pieniądze na konto za pracę, którą wykonują na rzecz gminy. I no wiem, że teraz w kwestii czystości i ładu w tym punkcie się wiele poprawiło i dobrze, że tak się stało. To ja, jeśli mogę, powiem, że ta kontrola, o której pani powiedziała, jest w tej chwili zwiększona i trzymamy, że tak powiem, rękę na pulsie. Dobrze. I bacznie
przyglądamy się tej pracy, więc mam nadzieję, że te problemy, o których pani mówi, częściowo już rozwiązane, jesteśmy w trakcie rozwiązywania ich do końca i mam nadzieję, że niezwłocznie zostaną rozwiązane, nie powtórzą się w przyszłości, właśnie między innymi ze względu na ten nadzór, który dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedno. Może pan radny Paroli jeszcze troszkę poczeka. Oba pytania, znaczy są powiązane, dotyczą jednej osoby, to jest pani dyrektor ZGKiM. Chciałam zapytać, co z tym pomysłem wydzielenia miejsc na, handlowych na targowisku miejskim? Czy jakby myśli pani, co z tym? Tak, wstępną taką analizę zrobiłam. I dzisiaj nawet przesłałam do pani burmistrz, myślę, że pani burmistrz jeszcze nie mogła się z tym zapoznać, bo to w ostatniej chwili zrobiłam. Także cały czas mam to na uwadze, myślę o tym, analizujemy, czy w ogóle takie rozwiązanie będzie mogło wchodzić w rachubę. Bardzo dziękuję i jeszcze prośba. Chcielibyśmy radni dowiedzieć się, poznać, jak wielu mieszkańców zamieszkujących mieszkania komunalne zalega z płaceniem czynszów. Jak duża jest to skala? Może to mogą to być i liczby, i procentowo, i jak duża jest to kwota, która obciąża gminę? I drugie moje pytanie dotyczące tej kwestii, czy mamy jakieś pomysły na to, żeby w końcu tych ludzi, którzy mają określone przyzwyczajenia i trudności życiowe, też wynikające pewnie z przyzwyczajeń, nakłonić do tego, żeby jednak włączyli się w opłaty czynszowe? Na pewno jest to bardzo trudny problem. Występuje on nie tylko w naszej gminie, w innych gminach również, we spółdzielniach mieszkaniowych, we wspólnotach mieszkaniowych. Mogę pani powiedzieć, że na 31 sierpnia tego roku łączna liczba lokali zadłużonych to było 113. Z tym, że w tą liczbę wchodzą również takie zadłużenia, powiedzmy po 5 zł i po 105, prawda? Także to zadłużenie jest różne. Ja zrobiłam taką analizę, co roku ją w zasadzie robię. Na przykład zadłużenie do 2000 to były 64 mieszkania zadłużone i to jest ponad 56%. Zadłużenie od 2000 do 5000 to było 18 gospodarstw domowych zadłużonych i to prawie 16%. Zadłużenie od 5 do 10 tysięcy, 12 gospodarstw domowych i to jest 10,62%. No i zadłużenie powyżej 10 tysięcy, 19 gospodarstw domowych i to stanowi 16,81%. Co możemy zrobić? Generalnie zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania dla gospodarstw o niskich dochodach. Często te niskie dochody bądź ich brak są przyczyną powstawania zadłużenia. W tym celu już w 2013 roku burmistrz miasta wydał zarządzenie umożliwiające spłatę zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych. Kilkanaście osób przystąpiło do tego programu. Część wytrzymała, odpracowując cały dług, natomiast część z różnych powodów, czy to zdrowotnych, czy nieznanych mi, po prostu z tego odpracowania zrezygnowała. Mogę pani powiedzieć, że odpracowanie zaległości licząc od 1 listopada 2013 roku do 31 sierpnia 2015 roku wyniosło około 52 tysięcy. To nam daje to, że dług mieszkańców spada, natomiast zakład fizycznie tych pieniędzy, prawda, w kasie nie ma. Poniekąd zadłużenie spada, no ale no niestety nie możemy tych pieniędzy wydatkować no na cele związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym. Musimy to zachęcić tych mieszkańców, którzy nie wytrzymali i nie odpracowali swojego zadłużenia, no w ramach takiego choćby kształcenia, przyzwyczajenia, że nic za darmo, że każdy, kto użytkuje lokal, ponosi określone opłaty z tym związane.
I czy pani burmistrz, nie możemy jakoś wpłynąć na tych uchylających się zdrowych mieszkańców, którzy mogliby zacząć płacić? Jeżeli nie płacą i przekraczają terminy, no to są konsekwencje prawne tego. Po dobroci, a nie znam się na tym, żebym mogła powiedzieć. Z tego mieszkania usunąć nie możemy, bo każdy mieszkaniec z gminy, gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania. No i zawsze może... Odsetki rosną. I co z tego wynika? Jak oni się jakby do tego ustosunkują? No właśnie dlatego, że to oni są na prawie i wiedzą, że im wszystko wolno, dlatego to tak wygląda. No właśnie. Mogę dodać, że przy każdej okazji, kiedy taki dłużnik pojawia się u nas w zakładzie, jest mu po prostu tłumaczone, że to jest dla niego ze szkodą, bo kiedyś, jeżeli dostanie jakieś świadczenia emerytalne, rentowe, bo klauzula wykonalności ważna jest przez 10 lat, także czy wcześniej, czy później ktoś się o to zadłużenie, prawda, upomni. Poza tym proponujemy rozkładanie zaległości na raty. Także przychodzą mieszkańcy, podpisują takie porozumienie, może wpłacą jedną ratę, ale przeważnie rezygnują. Po pewnym czasie znowu dajemy kolejną szansę, prosimy, tłumaczymy, podpisują kolejne porozumienie, no i niestety w większości przypadków nie przynosi to efektów. Tak. Chciałem dodać, pani radna, że problem, o którym pani mówi, w dużym stopniu, chyba większym nawet niż zakładu, dotyczy ośrodka pomocy społecznej i to musi być praca, która tam musi być wykonywana, bo tylko w ten sposób przez dobrą pracę socjalną jesteśmy w stanie zmienić podejście tych ludzi. Nie mówię tego jako zarzut. Ja chcę, żebyśmy się wspólnie zastanowili, bo jest to problem, który dotyczy gminy i pewnie nie tylko tej gminy i wielu gmin. I tak naprawdę no, prawo nie daje nam za wiele instrumentów, żebyśmy tych ludzi po pierwsze nauczyli właściwie funkcjonować w społeczeństwie, że nic właśnie za darmo się nie dzieje i nie dostaje. No trochę tak demoralizujemy, mam na myśli tutaj państwo, ludzi, że nabierają przekonania, że im się wszystko należy, a do pracy za tysiąc kilka złotych to im się nie opłaca wyjść. No, wiem, bo pracowałam 16 lat z tym środowiskiem, także wiem. Dziękuję bardzo. No, to jest problem ogromny. Pan Waldemar ma pytanie. Pani burmistrz, chciałbym prosić, żeby pani wyraziła zgodę, bo chciałem zadać pytanie pani kierownik Jano. Tutaj jest, siedzi z nami. Pytanie, które padło wczoraj, tu siedzi pan Andrzej. W tym celu siedzi tutaj, tak, to, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Na to pytanie, które padło wczoraj i ja taką wiedzę, jaką miałem, taką się posłużyłem i myślę, że dobrze. A tu mieszkaniec, pan Andrzej tutaj bardzo i tak impulsywnie, emocjonalnie powiedział, że jestem kłamcą, więc prosiłbym, jeśli pani pozwoli, panią Kasię Jano, żeby wytłumaczyła mieszkańcom i panu Andrzejowi, dziękuję. W czym jest problem, panie Andrzeju? I chciałbym, żeby pan mnie przeprosił po prostu za to wczorajsze, jeżeli pan to uzna za wiarygodne i za stosowne, co powie pani Katarzyna. Dziękuję. Ja do pani radnej Janiny Moławy, to będzie również odpowiedź na pytanie, które pani mi zadała na poprzedniej Komisji Kultury, bo dotyczyło tego samego odnośnie odpłatności, więc zostanie udzielona jednocześnie przez panią Katarzynę. Pytanie dotyczyło odpłatności za badania, za markery, które gmina finansowała. Może nie do końca gmina finansowała. Podpisaliśmy w drodze zapytania cenowego umowę z firmą na badania, na markery nowotworowe. Były to 3 markery, 3 pakiety. Od początku do końca, zarówno w zapytaniu cenowym, jak i w umowie, którą zawarliśmy, posługiwaliśmy się słowem pakiet. Na każdy pakiet składały się odrębne badania, ale my w zapytaniu i w umowie mamy cenę pakietu,
którą wystawił scenę, którą zaproponował nam zleceniodawca, zleceniobiorca, przepraszam. I jednym z pytań jedną z informacji było takie założenie, żeby mieszkaniec oprócz tego pakietu, który otrzymuje od nas, od gminy, mógł otrzymać także w cenie wynegocjowanej przez gminę drugi pakiet wykupić indywidualnie. Ponieważ te ceny, które dostaliśmy, wiem, bo sprawdzałam ten rynek, są dużo niższe niż te, które jakby sam indywidualnie poszedł i kupił, bo na przykład jeden z pakietów taki kobiecy kosztuje na rynku 250 zł, a my płaciliśmy za to 102 zł, płacimy, bo umowa trwa do końca roku. W związku z tym no, jest to zakup korzystny. I taka jest sporządzona umowa. W momencie, kiedy firma, która nam wykonuje to, stwierdziła, że jest bardzo duże zainteresowanie z punktu, znaczy mieszkańców, dokupowaniem tych, myśleliśmy, że to będą pojedyncze osoby, tego pakietu drugiego, sami doszli do wniosku, ponieważ część badań powiela się w tych badań, samych badań pojedynczych, powiela się w każdym pakiecie. Oni sami zdecydowali, że pójdą na rękę jakby mieszkańcom i obniżą, nie będą robić tych samych, dwa razy tych samych badań i pobiorą opłatę tylko i wyłącznie za tą różnicę. Stąd wyszło, no mówię, to wyszło w trakcie i to była ich jakby decyzja, dlatego że to dotyczyło badań, które jakby gmina nie miała, nie posiada z założeniu i nie ma, ponosi kosztów. Stąd wyszło takie nieporozumienie i no... Od mieszkańców nie dotyczyły tego wszystkiego, o czym pani mówi, bo to jest zrozumiałe, że jak zobaczyli, że jest duże zainteresowanie, to że te ceny obniżyli. Tylko tak. Wie pani, jak nie ma informacji na stronie, to potem jest przekaz ustny. Jedni mówią, a ja za dodatkowy pakiet zapłaciłam tyle i tyle, a ktoś mówi, a ja mniej. I wtedy rodzi się taka sugestia, że tu no ktoś kogoś oszukał. My też tą informację dostaliśmy od mieszkańców z telefonów, ja to wyjaśniałam, nie dostaliśmy nawet oficjalnie żadnego w tej sprawie zawiadomienia. Stąd też dzisiaj telefonicznie, jak dostałam od pana sekretarza z przedstawicielem rozmawiałam i z tego, co mi wstępnie mówił, ponieważ to dotyczy zaksięgowania, problem dotyczy 31 osób na 400 parę skierowań, które wydaliśmy, powiedział, że takiej możliwości nie ma. Dlatego no mówię, oni wyszli nam i tak te ceny, tak jak mówiłam i... A czy można państwa poprosić, żeby taka informacja na stronie miasta się ukazała, żeby mieszkańcy mieli jasny przekaz, że to nie wynika ze złej woli urzędu, że to nikt w urzędzie nie zawalił sprawy, tylko że ten zleceniobiorca sam od siebie się to opłaca w taki sposób, ponieważ bardzo dużo, no wie, każdy mi... I tak, że dotyczy... Ale dublowane dlaczego? Bo my, tak jak panu, jak tłumaczę, my negocjujemy pakiet. Pakiet nie wyjdzie bez konkretnego badania. Marker, prawda? Słowo marker. W związku z tym my od początku w zapytaniu pytaliśmy o pakiet i nie mogliśmy posłużyć się inaczej, nie mogliśmy wyłonić ten. Oni nam dawali cenę od początku do końca za pakiet. Ale pakiet, którym z pierwszego w drugim powtarzały się te same badania. Tak, bo inaczej by ten pakiet nie wyszedł. A my nie dajemy mieszkańcom możliwości jakby dwóch czy trzech bezpłatnych, tylko mieszkaniec przychodząc do nas wybierał sobie który, to a znaczy, miał dowolność. Dlaczego firma, która wykonywała badania, kazała się zwrócić nam do Urzędu Miasta po zwrot pieniędzy? Naprawdę tak powiedzieli? Tak, to było dokładnie wczoraj. To ja odrążyć temat i zapytać, czy te 31 osób... Absolutnie, dokładnie, także... Nie, dla mnie to wyszło jedno, że po prostu urząd dostał... Ja nie mówię, że urząd ma zwrócić. My za to płacimy, prawda? Nie chodzi, że ja kogoś posądzam, czy mówię,
ale nie tak powiedziałem, ja tak to odebrałem. Panie burmistrzu, czy można tę sprawę do końca wyjaśnić, czyli porozmawiać z firmą, która takie informacje i tutaj urzędowi przekazała i personalnie pani Katarzynie Jano, bo to się jednak ukazało na stronie i teraz... Zwrócimy na piśmie, pani Katarzyno, zwrócimy się na piśmie do firmy z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, ich odpowiedź opublikujemy, ponieważ to jest poza naszą jurysdykcją. Ale oczywiście wyjaśnienie może zostać zrobione. Dobrze, myślę, że ta kwestia jest wyjaśniona. Czy są jeszcze jakieś pytania może od mieszkańców? Może pani mieszkanka właśnie ma jakieś pytanie? Zresztą z tym pytaniem dzisiaj wystąpiłam w trybie dostępu do informacji publicznej i to pytanie się dziś pojawiło. Otrzymałam telefon, na który nie umiałam odpowiedzieć i ja mówię, że zapytam, bo się świetnie składa, jest komisja budżetu. Pani burmistrz, czy miasto dzierżawi od właściciela nieruchomości przy ulicy Piasta vis-a-vis szkoły teren na parking niestrzeżony i niepłatny? Czy miasto ma taką umowę dzierżawy bądź najmu? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja takiej umowy nie podpisywałam. I nic mi nie wiadomo, żeby wcześniej była podpisywana. Także według mojej wiedzy nie. To jest teren prywatny, przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na zupełnie coś innego niż parking. No bo tam się ten parking kilka tygodni... Właściciela i właściciel bez uzgodnienia zrobił bezpłatny parking. Miasto nie ma z tym nic wspólnego. Dziękuję za informację. Chciałam, żeby po prostu mieszkańcy mieli przekaz. Padały takie propozycje, z których nie skorzystałam, więc nie mówiłam państwu o tym. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pani nie? W takim razie dziękuję bardzo. Zamykamy nasze obrady.